Witam bardzo serdecznie w grze Abscam na automat mamy, więc oczywiście sobie załaduję jakieś kredyty. Powiedzmy, że 5 kredytów sobie wrzucimy. No i zacznijmy rozgrywkę. Czyli muzyka z Pac-Mana, no bo gra jest taką przerobioną wersją Pac-Mana, czyli jesteśmy jakimś złodziejaszkiem, którego zadaniem jest po prostu zebranie wszystkich tych... No oczywiście można i w ten sposób sobie z nimi radzić. To sobie jest tak trochę dziwnie tutaj, bo są takie dwupoziomowe do wzięcia i czasem trudno jest wyrobić na zakrętach, ale może się uda. O, trzeba tutaj bardzo sprawnym być w tej grze, widzę. Ale to nic, na razie chyba muszę nawiewać, bo jest ich tutaj za dużo. I tutaj są jakieś dwa do wzięcia, no nie wiem, takie... O, już mnie dopadli. No, trzeba przyznać, że nie jest łatwa gra. A może dlatego, że ja jestem za cienki na tego typu grę. No i teraz mogę przynajmniej ich pożerać, ale wolę zjadać dolary. Oho, ho. A i mogłem jechać w tamtą stronę, to by było wtedy w porządku. No i niestety game over. Także tutaj nie ma przeproś. Gra kończy się dość szybko. Te zielone dolary powodują właśnie, że możemy przez chwilę neutralizować tych ścigających nas policjantów, tak? Bo to są, wszystko wygląda na to, że to są radiowozy policyjne. Aj, sam na niego wjechałem. No cóż, tak to właśnie bywa i zostałem zapuszkowany oczywiście. Jest jakiś tutaj pewnie schemat. Dobra. Zjadłem jednego. A po zjedzeniu takiego zawodnika to oczywiście mamy... Dobra, trochę ich tutaj... Oni też tamtędy przechodzą, ale troszkę rzadziej. Może się uda pierwszą planszę przejść. O, dobra. A ty kurczę, blaszka. No, ze swoje. Okej. Może teraz już się zajmę zjadaniem tego. O, nie trwa to zbyt długo. Dobra. Będziemy ich tak musieli troszeczkę w balona robić. O kurczę, bo mogą tutaj... Dobra, jest tutaj na dół i teraz abym tylko nie skopał. No ale oczywiście. Musiałem skopać. A jeszcze mam jedno istnienie. No i niestety, jak pech to pech. Zapazerowałem się za szybko i niestety nie udało się przejść tej planszy. No i nic, jeszcze pogramy chwilę. Teraz już mniej więcej wiem, jak ich tutaj robić troszeczkę w balona, to postaram się to zrobić. Oho, oho. Dobra, jakimś cudem mi się to udało. Dobra, ten był na szczęście zamotany. No jest szansa, że teraz się coś uda. Dobra. Nie będę ryzykował z nimi. Okej, dawaj. Dlaczego tego jednego nie mogę? Ale to z tej strony muszę to wziąć, tak? No trochę dziwne. Uj, dobra, uciekamy bokiem. I w górę. Dobrze, dobrze, że są trochę... Tutaj mam zawsze problem z tymi do wzięcia, bo... To jest na takim drugim poziomie dziwacznym, ale dobra, już mamy. Tak, ja się puścił tu w tą stronę, może teraz uda się coś tutaj wskórać. Już nie mam żadnych... Dogonił mnie? O kurczę, to on jest szybszy. No to wygląda, że jest szybszy. No teraz jakbym... No ho, ho, cudownie. Kozi róg mnie zagoniły. I game over.
No niestety gra po prostu. Okej, okay, wziąłem to co chyba najgorsze. Gra nie wybacza błędów, niestety. Dobra, mam chwilę tutaj, aby się tym zająć, ale się motam troszkę. Dobra. Dobra, muszę tak z nim działać, bo nie mam innej rady. Dobra, teraz już musi się udać! Okej, dobra, trochę. Cyk. Dobra, na razie zjadam, nie będę tutaj się z nimi handryczył. Aj, złapam. No ale tu już mam przynajmniej prawie, że planszę wyczyszczono. Tutaj jeszcze jest taki. Ok. Jest. Udało się. No i poziom drugi. Tak, widzimy tam w prawym dolnym rogu pojawiła się druga teczka. Jest troszkę szybciej. Czy to walizka, czy coś to jest w każdym razie. Ale tutaj pojechałem teraz beznadziejnie. Także jest troszkę szybciej. Dobra, weźmiemy to, nie weźmiemy za bardzo, bo już mnie tutaj ściga jakiś. Już było zbyt. No i game over. No nie ma szans. Trzy życia i po ptakach. Dobra. Ostatnia rozgrywka. Bo wiadomo już o co chodzi, więc gra jest bardzo prosta. Pac-Man, ale w nieco innym wydaniu. Może taki smaczek troszeczkę. Okej. No tak chyba tutaj trzeba będzie ich z nimi chyba lepiej tak pogrywać. Dobra, tam dobrze, że tamten niebieski jest troszeczkę nieco zamotany to. Dobra. Tak, te jeszcze w tym najgorszym miejscu. Jeszcze tam mam jakieś tego, ale zobaczymy. Dobra. O, teraz pięknie zagrałem. No, to w moim stylu. No tutaj mapy się nie zmieniają. Tutaj po prostu plansze są jakie są. Nic tutaj dodać, nic ująć. A, dobra, udało się jakoś to i cyk. Może się uda do drugiej planszy znowu dojść. Jak się nie dam załatwić, oczywiście. O, nie dasz się załatwić, powiadasz. No jedno tylko zostało, ale jeszcze po to jedno wyruszę i przeszedłem do drugiej planszy. Po raz kolejny trening, jak widać, czyni mistrzem. Tamten jak się pomotał tam. No dobrze, może już tak zostać. Niestety za długo to nie trwa. No troszkę szybciej teraz to wszystko śmiga. Dobra. Zbieramy to wszystko dziadostwo. Dobra, już mam tutaj troszeczkę na nich sposób. Ale oni też czasem mogą troszkę inaczej mnie załatwić, dlatego muszę uważać. Dobra, mam chwilę czasu na relaks, tak? Znaczy krótko ten relaks potrwał. Dobra. No, może jakby cudy było, jakby mi się udało do trzeciej dojść. Ale kto wie? Ach, niestety chyba się nie udało. A jeszcze jedno tylko zostało do wzięcia. O, mam jeszcze jedno. Udało się do trzeciego poziomu dojść. Okej, okay, teraz się pojawi jakiś good, good, good. Tak, no i bawimy się dalej, tak? Jeszcze szybciej jest. Nic się tutaj nie zmieniło, jeśli chodzi o planszę. Dobra, teraz już 1500 dają za walizkę. Okej. Okay. Okej. Okay.
No teraz już dość krótko oni są zamrożeni, czy też... dobra, udało się. No, trzeba przyznać, że tutaj już jest prędkość niezła. Teraz pytanie, jak polecą. To o kurczę, tamten się wywinąłem jakoś. Ach. Dobra, muszę to uważać, bo teraz oni tak dziwnie jeżdżą. Okej. No nie wierzę. Kolejny poziom? Świetnie. No to nie myślałem, że się tak rozkręcę. Prawda, to już jest ostatnie moje życie, ale... Ale dobra, no ile damy radę, to jeszcze opędzlujemy. Dobra, można ich w końcu robić jakoś tam, no to... O kurczę, już teraz niestety nie udało się. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą grę. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na automaty.